Czy wiedziałeś o tym, że masz zarówno wpływ na przyspieszenie Bożego Sądu, jak również na opóźnienie go? Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka. Będziemy dzisiaj wchodzić w kolejny rozdział Księgi Apokalipsy, rozdział 7, i będziemy starali się właśnie zobaczyć odpowiedź na to pytanie. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj będziemy omawiać trzy pierwsze wersety z 7 rozdziału Księgi Apokalipsy, ale zanim będziemy je omawiać, niech one w ogóle wybrzmią. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego. I który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Czytamy zatem o scenie, kiedy to czterej aniołowie powstrzymują cztery wiatry ziemi, aby nie wiały na ziemię. I powodem tego jest to, że są słudzy Boży, którzy potrzebują być jeszcze opieczętowani. Kiedy czyta się Biblię, można zobaczyć, że pod symboliką wiatru znajduje się zniszczenie, zagłada, katastrofa. Kiedy czytamy na przykład Księgę Jeremiasza, 4 rozdział, i jest tam zapowiedź upadku Jerozolimy, to właśnie prorok Jeremiasz posługuje się symbolem wiatru, żeby opisać to wydarzenie. W 51 rozdziale Księgi Jeremiasza czytamy z kolei o taką zapowiedź upadku Babilonu. I właśnie prorok Jeremiasz znowu posługuje się symbolem wiatru, żeby opisać upadek tego mocarstwa. Czyli ci aniołowie powstrzymują kataklizmy, nieszczęścia, które mają spaść na ziemię już w ostatecznym czasie, bez domieszki miłosierdzia i łaski Bożej. Mają spaść na ziemię i oni są jeszcze powstrzymywani. Powstrzymywani są przez to, że słudzy Boży nie są jeszcze opieczętowani. Ta historia zaraz kojarzy mi się, być może wam, z historią w Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju, kiedy to Bóg chciał z powodu bezbożności miast Sodomy i Gomory zniszczyć je, zrównać z powierzchnią ziemi. Ale ponieważ był tam sprawiedliwy Lot i jego rodzina, to Bóg czekał. I póki Lot znajdował się w tamtym mieście, to Bóg nie niszczył tychże miast. Zatem zwróćcie uwagę, że z jednej strony grzechy ludzkie sprowadzają sądy na dany kraj, na dane miasto. W czasach końca będzie to na cały świat, to będzie globalne. Natomiast słudzy Boga, obecność sług Boga zatrzymują, powstrzymują te sądy. Oczywiście to będzie do pewnego czasu, aż oni będą opieczętowani, ale dlatego warto sobie zadać dzisiaj pytanie. Czy jestem Bożym sługą? Czy bardziej sprowadzam sądy Boga na siebie, na moją rodzinę, na moje miasto czy na mój kraj przez właśnie występek i grzech? Czy właśnie przez to, że się służy Bogu, powstrzymujemy to, tak blokujemy to? Zachęcam cię do tego, żebyś może zastanowił się nad tym. Czy służysz Bogu w swoim życiu? Czy służysz Bogu? Czy Bóg może nazwać cię swoim sługą? Ponieważ od tego zależy, czy ze względu na ciebie sądy będą powstrzymywane. Zatem, drogi przyjacielu, przyjaciółko, bądź sługą, służebnicą Boga w tym świecie i powstrzymuj Boże sądy, które spadają na ten świat.